Ja nie znam, z czego się zaczęło. Nie pamiętam, kiedy to się zaczęło. Może wtedy, gdy przyszła na próbę w kapciach. Albo gdy po raz pierwszy usłyszałem jej głos. Gdy zobaczyłam go zwisającego z okna na drugim piętrze, uznałam, że jest szalony. Ale takiego go wolę. No i mnie taką nie już. Nie wiem, co to było. Miłość od pierwszego wejrzenia, czy dźwięku? Nie mam pojęcia. Nie znam. Leningrad, lata 50. Studentki psychologii i studenci konserwatorium. Błękitna Newa i zamykające się zawsze za wcześnie zwodzone mosty. Konserwatorium. Nocowałeś w konserwatorium? Tak. Podnieśli mosty, sami rozumiecie. Nawet się nie czerwieni, gdy kłamie. Dlaczego kłamie? Między konserwatorium i naszym domem nie ma mostów. Miłość, zebrania komsomolców, a to wszystko w rytmie wywrotowych amerykańskich twistów i innych rodzących się właśnie popowych przebojów. Pełen przemiłych piosenek kostiumowy serial Urodzona Gwiazda opowiada o niezwykłej karierze polskiej studentki w czasach komunistycznej Rosji. Ta Klaudia jest z Niemiec? Z Polski. Nadal myślisz, że to szpiedzy? Jako przewodniczący komsomołu uprzedzam. Bądź czujna. Dobrze. Historię Klaudii Kowal scenarzyści oparli na biografii Edyty Piechy, do dziś uwielbianej w Rosji artystki polskiego pochodzenia. Nawet Lenin śpiewa. Pani Klaudio, błagam na kolanach. Proszę wstać. Jeśli zgodzi się pani zostać solistką zespołu Lipki, będą panią wielbić miliony. Jej sukcesy sceniczne, popularność w Związku Radzieckim oraz sceniczne amplua porównywano do osiągnięć i sławy Anny German. W rolach głównych magnetyczna Marina Aleksandrowa, znana widzom ze starej baśni Jerzego Hoffmana i czarujący Igor Petrenko. Zapraszamy na telewizyjną premierę serialu już w marcu, tylko w telewizji Kino Polska.